No jestem z wyniku bardzo zadowolony, bo każde zwycięstwo cieszy. Myślę, że zawodnicy moi trochę jakby zlekceważyli, bo wiedzieli, że zespół jest słabszy i za dużo indywidualnie grali. Były też piękne akcje zespołowe, i które kończyły się bramkami, czasami lekko przestrzelone, i za to im się należy chwała. Za dużo było troszkę indywidualnej gry, no ale w tym wieku po prostu tak jest, że emocje czasami biorą górę. Nad tym pracujemy, żeby była gra zespołowa, wtedy ładnie to wygląda i dla oka, i myślę, że to jest bardziej prawidłowo. Wynik jest wysoki, mógłby być wyższy, jakbyśmy troszkę więcej wykorzystali, no ale cieszę się z tego zwycięstwa. W ubiegłym roku, tak już wcześniej powiedziałem, graliśmy w słupskiej klasie okręgowej. Było 2-3 zespoły może o takim dobrym potencjale, pozostałe zespoły wyraźnie odstawały, wyniki były nawet dwucyfrowe albo nawet wyższe jeszcze można powiedzieć, i piłkarsko, szkoleniowo to było bardzo słabo. W tej chwili gramy w gdańskiej lidze i mówię, ta decyzja podjęta, która była wspólna tutaj o tym, żeby przystąpić do tych rozrywek w gdańskiej lidze, była bardzo słuszna i to tylko z korzyścią dla zawodników, dla jej rozwoju ich piłkarskiego. Bo teraz liga jest bardzo wyrównana, bardzo atrakcyjne zespoły. Jest od kogo się uczyć, tak jak już na początku powiedziałem, ale też od nas się niektórzy uczą. Myślę, że pobyt chociaż ten roczny w tej lidze da dużo i jako trenerowi, i zawodnikom. A przykładem jest to, że się rozwijamy, bo nawet zawodnicy jeżdżą na konsultacje kadry, a mamy jednego rodzynka, który jest w kadrze. No także tutaj myślę, że to jest bardzo rozsądna i mądra decyzja wszystkich, którzy tu przy tej piłce, przy tym zespole się... Ja sam się położę, nie? Dobra, ładne! Idź, idź! Idź! Myślę, że bardzo dobrze wygraliśmy, jeszcze jedną na bramkę z głowy i ogólnie bardzo dobrze wygraliśmy. Podał mi Wiktor i strzeliłem z głowy. To była taka bramka, która poszedł sam całe boisko i strzeliłem z czuba. Czuba, tak? Tak zwanego czuba. Graliśmy w zeszłym tygodniu na kadrze z Wielkopolską i wygraliśmy 2-1. Grałem 45 minut z tego jedną połowę i 10 minut drugiej. W pierwszej połowie strzeliliśmy jednego gola. W pierwszej połowie graliśmy bardzo dobrze. W drugiej trochę się osłabiliśmy. Strzeliliśmy drugą bramkę, co prawda, ale potem jak ja zeszłem, osłabiliśmy, wszyscy się osłabili. Nie tylko, że ja zeszłem, ale cała drużyna się osłabiła, ale dobrze, że byliśmy. W przyszłym tygodniu jedziemy do Koszalina zagrać z kadrą z Szczecinem. Oh, of course.